Ja hołduję takiemu futbolowi, bo wiadomo, że chcemy, będziemy zresztą wszystko robić, żeby nie dopuścić do baraży, a droga jest prosta, no trzeba zwyciężyć. Dzisiaj tylko mi nie pasuje rezultat, bo uważam, że z przebiegu całego meczu za włożoną w pracę, za tyle energii, co włożyli zawodnicy, powinniśmy być zrekompensowani chociaż jednym punktem. Tak do końca się nie zgadzam z trenerem ŁKS-u, bo trzeba oddać ŁKS-owi, że bardzo dobrze operował piłką. Bardzo przyjemnie to wyglądało dla oka, strzelili bardzo ładną bramkę, ale tak na dobrą sprawę to nie pamiętam w pierwszej połowie, a szczególnie w drugiej połowie, oprócz jednego strzału wzdłuż bramki, żeby ŁKS nam poważniej zagroził. Oczywiście jest to młody zespół, który ma bardzo dużo entuzjazmu, bardzo dużo takiej młodzieńczej, takiej fantazji, co nie zawsze można kontrolować. Trzeba też oddać przeciwnikowi, że był dobrze zorganizowany w defensywie. Ja ogólnie nie mogę mieć pretensji, jeszcze raz powtórzę, nie byle jak, ale żeby były trzy punkty, bo to nie moja filozofia. Oddaliśmy 22 strzały, na pewno trochę za mało światło, bo tylko cztery, ale uważam, że różne będą odgłosy, ale to muszę powiedzieć, że z postawy w porównaniu, no oczywiście nie ten sam kaliber przeciwnika, tak, ale mówię, mieliśmy mniej sytuacji, a żeśmy je wykorzystali w puławach też niełatwych sytuacjach. Tu żeśmy próbowali, może po pierwszych 20 minutach te nasze rozgrywanie było trochę za wolne od środkowych obrońców. Następnie żeśmy próbowali środkiem i skrzydłami. Było dużo zamieszania w polu karnym ŁKS-u i to, co powiedziałem, bo był niesprawiedliwy, jeżeli chodzi o zawodników, że tak pracowali, jakby się pracowali z taką wiarą, z takim zaangażowaniem, z taką energią. I jestem przekonany, jeżeli będziemy grali tak jak dzisiaj, może to jest dla niektórych abstrakcja, bo mecz jest przegrany, na pewno będziemy wygrywać najbliższy mecz i najbliższe mecze. Także jeszcze raz gratulacje dla ŁKS-u za zwycięstwo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.